Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewica wszystkich widzów telewizji TVN. Serdecznie pozdrawia ojciec Zdzisław Klawka. Przenosimy się sercem na plac świętego Piotra do Rzymu, aby uczestniczyć z Ojcem Świętym w środowej audiencji. Ta audiencja rozpocznie się znakiem liturgicznym, znakiem Krzyża Świętego, którego uczyni Ojciec Święty Franciszek. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański niech będzie z wami wszystkimi. Tradycyjnie na początku każdej audiencji czytany jest fragment Pisma Świętego. Dzisiaj jest to fragment z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Wysłuchamy też tego fragmentu za chwilę w języku polskim, a więc mamy też okazję wysłuchać tego fragmentu w innych językach. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Pierre. Vous tous, enfin, bien-aimés, vivez en parfait accord, dans la compassion, l'amour fraternel, la miséricorde et l'esprit d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, invoquez sur les autres la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir en héritage cette bénédiction. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of Saint Peter. Beloved, all of you, have unity of spirit, sympathy, love for one another, a tender heart, and a humble mind. Do not repay evil for evil or abuse for abuse, but on the contrary, repay with a blessing. It is for this that you were called, that you might inherit a blessing. The word of the Lord. Thanks. Lesung aus dem ersten Petrusbrief. Liebe Brüder und Schwestern, endlich aber seid alle eines Sinnes, voll Mitgefühl und Liebe zueinander, seid barmherzig und demütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung. Im Gegenteil, segnet, denn dazu seid ihr berufen worden, dass ihr Segen erbt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás, ámense fraternalmente, sean misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal ni injuria por injuria, al contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, tende todos o mesmo pensar e os mesmos sentimentos.
o amor de irmãos, a misericórdia e a humildade. Não pagueis o mal com o mal, nem a injúria com a injúria. Pelo contrário, respondei com palavras de bênção, pois a isto fostes chamados, a herdar uma bênção. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بطرس الأولى. أيها الأحباء، كونوا متفقين في الرأي، مشفقين بعضكم على بعض، متحابين كالإخوة، رحماء متواضعين. لا تردوا الشر بالشر والشتيمة بالشتيمة، بل باركوا، لأنكم إلى هذا دعيتم لترثوا البركة. كلام الرب. Z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Oto Słowo Boże. Wysłuchaliśmy fragmentu pierwszego listu świętego Piotra w języku polskim. Za chwilę Ojciec Święty rozpocznie swoją refleksję. Pragnę się podzielić z wszystkimi też widzami, że w dzisiejszej audiencji uczestniczy grupa pracowników, wolontariuszy i przyjaciół Radia Maryja na czele z ojcem Witoldem Hetnarem. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Dzisiaj chcemy się wsłuchać w Magna Carta, wielką kartę ewangelizacji w świecie współczesnym, adhortację apostolską Ewangelii Nuntiandi św. Pawła VI. Została napisana 8 grudnia w 1975 roku. Wydaje się, jakby była napisana dzisiaj. Ewangelizacja to coś więcej niż jedynie przekaz doktrynalny i moralny. Jest przede wszystkim świadectwem. Przede wszystkim świadectwem osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, Słowem wcielonym, którym dokonało się zbawienie. Świadectwem nieodzownym, ponieważ przede wszystkim świat potrzebuje głosicieli Ewangelii, którzy by mówili o Bogu znanym sobie i bliskim. Nie przekazywać ideologię, jakąś doktrynę o Bogu. Nie. Przekazać Bóg, który staje się życiem we mnie. To jest świadectwo. Dzisiejszy świat bardziej słucha świadków, aniżeli głosicieli. Świadectwo o Chrystusie jest więc równocześnie pierwszym środkiem ewangelizacji, jak i niezbędnym warunkiem jej skuteczności, aby głoszenie Ewangelii było owocne. Trzeba pamiętać, że świadectwo obejmuje również wyznawaną wiarę, czyli niepodważalne i jawne przylgnięcie do Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, który z miłości nas stworzył i odkupił. Wiarę, która nas przemienia, która przemienia nasze relacje, kryteria i wartości decydujące o naszych wyborach.
Świadectwo nie może więc pomijać spójności między tym, w co się wierzy, a tym, co się głosi. Być wiarygodnymi nie staje się przez to, że mówię coś, jakąś ideologię. Jakaś osoba jest wiarygodna, jeżeli ma w sobie harmonię między tym, w co wierzy i jak żyje. Wielu chrześcijan mówią tylko, że wierzą, ale żyją całkiem w inny sposób. I to jest hipokryzja. Ile razy słyszeliśmy, ten idzie w każdą niedzielę na mszę świętą, ale postępuje tak, tak. I właśnie to jest zaprzeczeniem świadectwa. Każdy z nas jest wezwany do odpowiedzi na trzy podstawowe pytania sformułowane przez Pawła VI w następujący sposób. Czy wierzysz w to, co głosisz? Czy żyjesz tym, w co wierzysz? Czy głosisz to, czym żyjesz? Czy wierzysz w to, co głosisz? Czy żyjesz tym, w co wierzysz? Czy głosisz to, czym żyjesz? Nie możemy zadowalać się łatwymi, gotowymi odpowiedziami. Jesteśmy wezwani do podjęcia ryzyka, nawet destabilizującego poszukiwania, w pełni ufając aktywności Ducha Świętego, który działa w każdym z nas, zawsze pobudzając nas do wyjścia poza nasze granice, poza nasze bariery, poza nasze ograniczenia wszelkiego rodzaju. W tym sensie świadectwo życia autentycznie chrześcijańskiego oznacza drogę świętości opartą na chrzcie, który czyni nas uczestnikami natury Bożej, a przez to rzeczywiście świętymi. Świętość nie jest zarezerwowana dla nielicznych, nie. Będąca darem Boga i wymagająca przyjęcia i uczynienia jej owocną dla nas i dla innych. Musimy tę miłość zanieść innym. Paweł VI uczy, że gorliwość ewangelizacyjna wypływa ze świętości. Ewangelizacja karmiona modlitwą, a zwłaszcza umiłowaniem Eucharystii, powoduje z kolei wzrost w świętości tych, którzy ją prowadzą. Jednocześnie bez świętości słowo ewangelizatora z trudem przeniknie do serca współczesnych ludzi, lecz grozi jej, że stanie się czcza i daremna. Dlatego musimy mieć świadomość, że adresatami ewangelizacji są nie tylko inni, ci, którzy wyznają inne religie lub nie wyznają żadnej, ale także my sami, wierzący w Chrystusa i aktywni członkowie ludu Bożego. Musimy się nawracać każdego dnia, przyjmować Słowo Boże i każdego dnia się nawracać. I tak się czyni ewangelizacja. Jesteśmy nimi zarówno osobiście, jak i jako włączeni w Kościół, który jest wezwany do dawania świadectwa swej solidarności z ludźmi, a jednocześnie z absolutem, który jest Bóg. Kościół, który nie ewangelizuje, jest jak muzeum. Kościół jest to lud Boży, który jest pośród ludu Bożego. Kościół, który się ewangelizuje, aby ewangelizować, to Kościół, który będąc prowadzonym przez Ducha Świętego,
jest powołany do kroczenia wymagające drogą nieustannego nawrócenia i odnowy. To Duch Święty zmienia serca. I właśnie Kościół, który się ewangelizuje, aby ewangelizować, to Kościół, który będąc prowadzony przez Ducha Świętego jest powołany do kroczenia wymagającą drogą nieustannego nawrócenia i odnowy. Oznacza to również zdolność do zmiany sposobów rozumienia i przeżywania swojej ewangelizacyjnej obecności w dziejach, unikając ukrywania się w chronionych strefach, w strefach logiki. Zawsze tak było. To nie jest taki schron. Kościół musi iść do przodu. Kościół musi wzrastać, wtedy pozostaje młody. Kościół ten jest całkowicie zwrócony ku Bogu, a zatem uczestniczy w Jego planie zbawienia rodzaju ludzkiego, a jednocześnie jest całkowicie zwrócony ku ludzkości. Jest to Kościół, który dialoguje ze współczesnym światem, który nawiązuje braterskie relacje, który tworzy przestrzenie spotkania, wprowadzając w życie dobre praktyki gościnności, przyjmowania, uznawania i integrowania innych oraz odmienności, i który troszczy się o wspólny dom, jakim jest świat stworzony. Kościół jest w dialogu ze światem współczesnym i też Kościół jest w dialogu z Panem Bogiem. Kościół jest protagonistą ewangelizacji. My nie mamy robić reklamy Kościoła, ale mamy ewangelizować. I to jest ta wolność dzieci Bożych. Drodzy bracia i siostry, ponawiam moje zaproszenie do czytania lub ponownej lektury Ewangelii Nuncjandi. Chcę wam powiedzieć, że ja bardzo często czytam tę adhortację. I mamy czytać w domu, czy w naszych też wspólnotach. Dziękuję. Wysłuchaliśmy katechezy środowej Ojca Świętego, która dzisiaj była poświęcona wielkiej karty, Magna Carta ewangelizacji w świecie współczesnym, adhortacji, którą napisał w roku 1975 Ojciec Święty Paweł VI, dzisiaj święty papież. A teraz, jak to w zwyczaju, poszczególne grupy językowe pielgrzymów są przedstawiane Ojcu Świętemu. Na początku zapewnia się Ojca Świętego w imieniu tej grupy pielgrzymów o życzliwości, o modlitwie za Ojca Świętego w jego posłudze Piotrowej. Omawiany jest dalszy przebieg dzisiejszej audiencji i następuje streszczenie w tym momencie w języku francuskim tej dzisiejszej katechezy, którą Ojciec Święty wygłosił po włosku. Posłuchajmy. Aujourd'hui, nous nous mettons à l'école de l'exhortation apostolique Evangelii Nuncjandi de Saint Paul VI, charte fondamentale de l'évangélisation dans le monde contemporain. Si l'évangélisation suppose la foi professée, c'est-à-dire l'adhésion manifeste à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui par amour nous a créés et rachetés, elle est avant tout un témoignage de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, le Verbe incarné par lequel s'accomplit le salut. Le témoignage est donc indissociable de la cohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on proclame. Chacun de nous est appelé à répondre aux trois questions fondamentales formulées par Saint Paul VI. Croyez-vous à ce que vous annoncez ? Vivez-vous ce que vous croyez? Prêchez-vous ce que vous vivez? Il faut, disait-il, que notre zèle évangélisateur jaillisse d'une véritable sainteté de vie, alimentée par la prière et surtout par l'amour de l'Eucharistie.
et que la prédication à son tour fasse grandir en sainteté le prédicateur. Nous devons réaliser que l'évangélisation ne concerne pas seulement les destinataires, mais aussi nous-mêmes et l'Église, parce qu'une Église qui s'évangélise pour évangéliser, guidée par l'Esprit-Saint, est appelée à parcourir un chemin exigeant de conversion et de renouvellement continu. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów francuskojęzycznych, w szczególności przybyłych ze Szwajcarii i Francji. Grupę klubu francuskiego, towarzystwie biskupa, dziewczęta i grupę bierzmowanych ze szkoły Alberta de Mun i wszystkich młodych z różnych szkół. Drodzy bracia i siostry, zachęcam Was do i zapraszam do przeczytania, na nowo przeczytania Ewangelii Nuntiandi w Waszych domach, w Waszych wspólnotach. I módlmy się, aby Bóg nas uczynił ewangelizatorami, abyśmy świadczyli to, w co wierzymy. I życzę Wam wszystkim pięknej wędrówki wielkopostnej. I proszę Boga, aby Was błogosławił. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire. Ten fragment pozdrowienia po włosku tłumaczony jest teraz przez siostrę na język francuski. Notamment ceux qui sont venus de Suisse et de France. Le groupe de variété Club de France, accompagné par l'évêque de Digne, les jeunes filles de Sainte-Marie de Neuilly et tous les jeunes des différentes écoles. Chers frères et sœurs, je renouvelle l'invitation à lire ou à relire Evangelii Nuntiandi, chez vous ou dans vos communautés. Prions Dieu de faire de nous des évangélisateurs en témoignant vraiment ce que nous croyons. Je vous souhaite un beau parcours de carême et demande à Dieu de vous bénir tous. Most Holy Father, the English speaking kolejna język francuski i podobnie tradycyjnie zapewnia się Ojca Świętego w imieniu angielskojęzycznych pielgrzymów o jego życzliwości, o ich życzliwości i modlitwie w intencjach Ojca Świętego. Tłumaczony jest dalszy przebieg audiencji i za chwilę też usłyszymy streszczenia dzisiejszej audiencji w języku angielskim. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on missionary zeal, we now consider the teaching of St. Paul VI in his apostolic exhortation Evangelii Nuntiandi on evangelization in the modern world. Pope Paul insisted that evangelization is primarily a personal witness to the gospel and its saving truth. For this reason, he stressed the importance in all the baptized of a living faith in the triune God manifested in a life of holiness, fully consistent with the message we proclaim. Holiness of life, grounded in the gift of the Holy Spirit received in baptism, is the source of our zeal to share with others the treasure of new life and hope that is ours. Pope Paul went on to say that the Church not only evangelizes, but is herself evangelized. That is,
constantly called to conversion and interior renewal in the Holy Spirit. A church that evangelizes is entirely turned to God, the source of our salvation, and at the same time, entirely engaged in a creative dialogue with the world, cooperating with the Lord's gracious plan for the unity and peace of our human family. The Holy Father will now greet us in Italian. Witam wszystkich pielgrzymów angielskojęzycznych, szczególnie grupy pochodzące z Wielkiej Brytanii, Indonezji, Filipin i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wszystkim życzę, aby droga Wielkiego Postu prowadziła do radości paschalnej poprzez serca oczyszczone i odnowione łaską Ducha Świętego. Na was i na wasze rodziny wypraszam radości i pokoju Chrystusa naszego Odkupiciela. To pozwolenie po włosku tłumaczone jest teraz na język angielski. With hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit, upon you and your families, I invoke joy and peace in Christ our Redeemer. Teraz czas na język niemiecki. Speaker, jak i poprzednicy, zapewni Ojca Świętego o życzliwości, o modlitwie wszystkich pielgrzymów niemieckojęzycznych w intencji posługi Ojca Świętego Franciszka. Też tłumaczy dalszy przebieg dzisiejszej audiencji i za chwilę też nastąpi tłumaczenie katechezy Ojca Świętego w języku niemieckim. Besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, der erste Weg der Evangelisierung ist das Zeugnisgeben. Der heilige Papst Paul VI. Lehrt in seinem apostolischen Schreiben Evangelii Nuntiandi, Evangelisierung meint zuerst das Zeugnis aus der persönlichen Begegnung mit Jesus Christus. Man darf sich daher nicht darauf beschränken, fertige Antworten einfach mitzuteilen, denn der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind. Zu diesem Zeugnis gehört freilich das Bekenntnis unseres Glaubens an den dreifaltigen Gott, der uns aus Liebe erschaffen und erlöst hat. Durch die Taufe sind wir seiner göttlichen Natur teilhaftig und so wirklich heilig geworden. Aus dem göttlichen Leben in uns, aus der Heiligkeit also, nach der wir persönlich streben müssen, entspringt die Evangelisierung. Daher muss die Kirche auch sich selbst evangelisieren und vernehmen, was sie glauben muss, welches die Gründe ihrer Hoffnung sind und was das neue Gebot der Liebe ist. Indem sie auf diese Weise den Weg der Umkehr zu Gott geht, ist sie zugleich ganz dem Heil der Menschen zugewandt und kann die Wahrheit des Evangeliums immer neu verkünden. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Drodzy bracia i siostry niemieckojęzyczni, w tym okresie Wielkiego Postu pragniemy odnowić naszą pasję na rzecz ewangelizacji. Zaangażujmy się, aby wzrastać w świętości poprzez zbliżanie się z wiarą do sakramentu pokuty i Eucharystii. Bemühen wir uns also, in der Heiligkeit zu wachsen und empfangen wir vertrauensvoll die Sakramente der Buße und der Eucharistie. Kolejny język hiszpański.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española. Speaker również zapewnia Ojca Świętego w imieniu wszystkich hiszpańskojęzycznych pielgrzymów o uczuciach życzliwości i pamięci modlitewnej w intencji jego pasterskiej posługi. Nastąpi też wyjaśnienie dalszego przebiegu dzisiejszej audiencji, a streszczenia dzisiejszej katechezy w języku hiszpańskim uczyni sam Ojciec Święty. La bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Drodzy bracia i siostry, w tej katechezie rozważamy adhortację apostolską Ewangelii Nuncjandi św. Pawła VI, poświęconą ewangelizacji we współczesnym świecie. Pamiętajmy, że ewangelizować, jak mówi nam ta adhortacja, to coś więcej niż zwykłe przekazywanie treści doktrynalnych i moralnych. To przede wszystkim dawanie świadectwa o osobistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem. To jest bardzo ważne, bo ludzie potrzebują świadków, czyli ludzi, którzy są spójni w tym, w co wierzą, między tym, w co wierzą, a tym, jak żyją, między wiarą, którą wyznają, a dziełami, które wykonują. Innym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest to, że adresatami ewangelizacji są nie tylko osoby spoza Kościoła, ponieważ wyznają inną religię lub nie wyznają żadnej, ale także my sami, którzy należymy do ludu Bożego. Oznacza to, że sam Kościół, aby mógł ewangelizować, potrzebuje sam być ewangelizowany i w tym celu jest wezwany do podążania drogą wymagającą ciągłego nawrócenia i ciągłej odnowy. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów hiszpańskojęzycznych. Zapraszam do lektury i refleksji osobiście i jako wspólnota adhortację Ewangelii Nuncjandi i do modlitwy. I by zadawać sobie te pytania. Czy wierzysz w to, co głosisz? Czy żyjesz tym, w co wierzysz? Niech Cię Jezus błogosławi. Niech Was błogosławi Jezus i Najświętsza Maryja Dziewica ma Was w swojej opiece. Bardzo dziękuję. I teraz kolejny język portugalski. Santo Padre, usiesz de língua portuguesa. I też speaker w imieniu wszystkich pielgrzymów portugalskojęzycznych zapewnia Ojca Świętego o życzliwości, o modlitwie w jego posłudze apostolskiej. I tłumaczony jest dalszy przebieg dzisiejszej audiencji i nastąpi streszczenie w języku portugalskim dzisiejszej katechezy. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada tiver consigo. Leio agora resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Na exortação apostólica Evangelii Nuncjandi, do Papa São Paulo VI, sobre a evangelização no mundo contemporâneo, que convido a ler e reler, vê-se que evangelizar não é uma mera transmissão doutrinal ou moral, mas o testemunho de encontro pessoal com Jesus Cristo. O autor explicita as três questões que os jovens colocam aos evangelizadores. Acreditais verdadeiramente naquilo que anunciais? Viveis aquilo em que acreditais? Pregais vós verdadeiramente aquilo que viveis? Enfim, não se pode evangelizar sem se acreditar em Cristo e viver autenticamente como cristão, o que pressupõe caminho de santidade.
Na tarefa de evangelizar, a santidade é fulcral. Trata-se de um dom de Deus, acolhido por cada batizado e alimentado pela oração, que produz frutos de bondade, humildade, mansidão e magnanimidade. Da santidade nasce o zelo pela evangelização, que, por sua vez, faz crescer cada um dos crentes em santidade, na medida em que, antes de levar o evangelho aos outros, ele próprio se reconhece como seu destinatário. Na verdade, toda a igreja sabe que, para poder evangelizar, precisa primeiro de se evangelizar a si mesma, deixando-se guiar pelo Espírito Santo no caminho exigente da conversão, do renovamento e da abertura ao mundo contemporâneo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente pellegrini. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów portugalskojęzycznych, w szczególności wiernych z archidiecezji Belo Horizonte i Natal z Brazylii. Adwokatów brazylijskich tutaj obecnych. Drodzy bracia i siostry, świat potrzebuje usłyszeć wielki dzieł Boga, które odbijają się w naszym świętym życiu. Niech święty Józef i Maria Dziewica pomogą nam nieść wszystkim czystą wodę Ewangelii i niech Bóg was błogosławi. Especialmente os fiéis das arquidioceses de Belo Horizonte e Natal, no Brasil, e os advogados brasileiros aqui presentes. Queridos irmãos e irmãs, o mundo precisa de ouvir proclamar as grandes obras de Deus, espelhadas na nossa vida santa. São José e a Virgem Mãe nos ajudem a levar a todos a água pura do Evangelho. Deus vos abençoe. I teraz kolejna pielgrzymów arabskojęzycznych. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي. Zapewniony jest Ojciec Święty o bliskości, życzliwości wszystkich pielgrzymów mówiących językiem arabskim. I też w języku arabskim nastąpi streszczenie za chwilę dzisiejszej środowej katechezy. A po języku arabskim już będzie czas na język polski. ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على أهمية الشهادة في إطار تعليمه في موضوع حب البشارة بالإنجيل، وأيد كلامه بالرجوع إلى تعليم الإرشاد الرسولي البشارة بالإنجيل للبابا القديس بولس السادس، وقال: البشارة بالإنجيل هي قبل كل شيء شهادة على لقاء شخصي بيسوع المسيح، فهذه الشهادة هي الوسيلة الأولى للبشارة بالإنجيل وشرط أساسي لفعاليتها لكي يكون إعلان الإنجيل مثمراً. ولا يمكن للشهادة إلا أن تعتمد على الانسجام بين ما نؤمن به وما نبشر به، وشهادة الحياة المسيحية هذه تقتضي مسيرة قداسة مؤسسة على المعمودية التي تجعلنا شركاء في الطبيعة الإلهية وبالتالي قديسين. وتتغذى البشارة بالإنجيل بالصلاة وبمحبة الإفخارستية، ثم البشارة نفسها تجعل المبشر ينمو في القداسة. بدون قداسة سيجد كلام المبشر
صعوبة لكي يصل إلى قلب الإنسان في عصرنا ويصير كلامه عميقاً بلا فائدة. وقال قداسته: البشارة بالإنجيل ليست موجهة فقط إلى خارج الكنيسة، بل هي موجهة أيضاً إلى الكنيسة نفسها، لأنها بحاجة دائماً لأن تكون مبشرة بالإنجيل لتحافظ على النضارة والاندفاع والقوة لإعلان الإنجيل. الكنيسة التي تبشر وتبشر هي كنيسة يقودها الروح القدس ويضعها في مسيرة توبة وتجدد مستمر، وهي موجهة إلى الله بحسب مخططه الخلاصي وإلى البشرية وعالمنا المعاصر. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Serdecznie pozdrawiam wiernych arabskojęzycznych. Kościół, który ewangelizuje sam siebie, aby ewangelizować, jest kościołem, który prowadzony przez Ducha Świętego jest wezwany do przebycia wymagającej drogi, wymagającej nieustannego nawrócenia i odnowy. Niech Pan was wszystkich błogosławi i chroni od wszelkiego zła. لكي تبشر به هي كنيسة يقودها الروح القدس ومدعوة إلى أن تسلك مسيرة صعبة فيها توبة وتجدد مستمر. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Kontynuując refleksję na temat gorliwości apostolskiej, skupiamy się dziś na świadectwie, które jest pierwszym sposobem ewangelizacji. Przypomina nam o tym adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym, Ewangelii Nuntiandi, świętego Pawła VI. Znajdujemy tam trzy podstawowe pytania, na które każdy z nas powinien odpowiedzieć. Czy wierzysz w to, co głosisz? Czy żyjesz tym, w co wierzysz? Oraz czy głosisz to, czym żyjesz? Ewangelizacja bowiem to coś więcej niż przekaz doktrynalny i moralny. Jest to przede wszystkim świadectwo osobistego spotkania z Chrystusem, Słowem wcielonym. Głosić Ewangelię to mówić o Bogu, który jest nam znany i bliski. Papież Paweł VI podkreśla, że człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli. A jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Świadectwo życia autentycznie chrześcijańskiego wiąże się z podążaniem drogą świętości, która jest darem Bożym, nie tylko dla nielicznych, ale dla wszystkich. Święty Paweł VI uczy nas, że bez świętości słowo ewangelizatora z trudem przeniknie do serca współczesnych ludzi. Mowa będzie daremna. Ponadto nie można zapominać o tym, że my wszyscy, wierzący w Chrystusa,
jako aktywni członkowie ludu Bożego, powinniśmy zaczynać dzieło ewangelizowania od siebie samych. Kościół, który sam się ewangelizuje, aby ewangelizować, podąża drogą nieustannego nawrócenia i odnowy. Jest całkowicie zwrócony ku Bogu i ku ludzkości. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi, particolare i dipendenti, volontari e gli amici di Radio Maria di Torun. Questo sabato celebreremo la solennità dell'Annunciazione del Signore nella vostra patria e anche la giornata della santità della vita, come segno della necessità di proteggere la vita umana dal concepimento alla morte naturale. La Fondazione Sì alla Vita destina allo Zambia la campana la voce dei non nati che ho benedetto questa mattina. Il suo suono porta il messaggio che ogni vita è sacra, ogni vita è inviolabile. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków, a szczególnie pracowników, wolontariuszy i przyjaciół katolickiego Radia Maryja z Torunia. W najbliższą sobotę będziemy obchodzili uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W waszej ojczyźnie jest to również Dzień Świętości Życia. Jako znak konieczności ochrony życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci, Fundacja Życiu Tak przekazuje do Zambii poświęcony przeze mnie dzisiaj rano dzwon głos nienarodzonych. Niech jego dźwięk niesie przesłanie o tym, że każde życie jest święte i nienaruszalne. Serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana. Ojcze Święty, pielgrzymi języka włoskiego pragną wyrazić swoje wyraz życzliwości, wierności i że pamiętają intencji Twojej posługi apostolskiej. Na zakończenie tej dzisiejszej audiencji zaśpiewamy Ojcze nasz w języku łacińskim, po zakończeniu której Ojciec Święty pobłogosławi, udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa, szczególnie które dotyczy dzieci, cierpiących, starszych i pobłogosławi różańce i wszystkie przedmioty, które wszyscy wierni mają przy sobie. Dzisiaj Światowy Dzień Wody. Przychodzą słowa świętego Franciszka z Asyżu. Błogosławiony. Bądź błogosławiony Boże za wodę. I przez wodę odczuwamy piękno stworzenia. W tych dniach druga konferencja odbywa się o wodzie zorganizowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. I życzę, aby to wydarzenie było przyczyną konkretnych też rozwiązań, kiedy w świecie jest taki brak wody. Ma va preservata a beneficio nostro e delle generazioni future. Sabato si celebrerà la solennità dell'Annunciazione del Signore. W sobotę świętujemy święto Zwiastowania Pańskiego. Quando in unione con tutti i vescovi del mondo si sono consacrate la Chiesa e l'umanità, in particolare la Russia e l'Ucraina,
I wspominamy tę rocznicę poświęcenia, szczególnie Rosji, niepokalanemu sercu Maryi, Maryja, która jest Królową Pokoju. I zapraszam wszystkie wspólnoty, a szczególnie wspólnoty modlitewne, aby właśnie odnowiły ten akt konsekracji niepokalanym sercu Maryi z dnia 5 marca. I nie zapominajmy w tych dniach o umęczonej Ukrainie. I serdecznie pozdrawiam wszystkich włoskojęzycznych pielgrzymów, w szczególności pozdrawiam członków ruchu Focolari. I członków Stowarzyszenia Franciszkańskiego. Pozdrawiam personel medyczny szpitala z Asiago i alumnów, studentów Instytutu w Materze i członków Instytutu Świętego Jana Bosco w Ginoza i tych, którzy wymachują flagami z Florencji. A na koniec, jak zwykle, moją myśl kieruję w kierunku młodzieży, w kierunku chorych, wszystkich osób starszych i nowożeńców. Niech czas Wielkiego Postu, który przeżywamy, pomoże wam na nowo odkryć wielki dar bycia uczniami Jezusa. Naśladujcie Go bez wahania. Naśladujcie oddanie się woli, Jego oddanie woli Ojca, Jego miłości do braci. I błogosławię was wszystkich. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. I niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Wdzięczni jesteśmy Ojcu Świętemu za Jego refleksję w ramach audiencji środowej, katechezy środowej, refleksji poświęconej wielkiemu dokumentowi, jakim jest adhortacja apostolska Ewangelii Nuncjandi świętego Pawła VI. To on właśnie powiedział, że człowiek naszych czasów chętnie słucha świadków, aniżeli nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Jesteśmy zaproszeni, by być świadkami Ewangelii Chrystusowej. Cieszymy się też, że dzisiaj Ojciec Święty pozdrowił grupę z Torunia, właśnie grupa pracowników, wolontariuszy i przyjaciół Radia Maryja udała się z pielgrzymką do Rzymu, do grobów świętych apostołów na czele z ojcem Witoldem Hetnarem, który też tutaj pracuje i często tłumaczy audiencje, między innymi środowe. Ja Państwu serdecznie dziękuję za ten czas poświęcony modlitwie, wsłuchaniu się w Słowo Ojca Świętego. Niech ta dzisiejsza środa będzie dla nas wszystkich pełna radości, optymizmu,
obfita w Boże błogosławieństwa. Pozdrawia wszystkie ojciec Zdzisław. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.